Hej, siemanko, z tej strony Sebol. I dzisiaj będzie znowu Sebolowy vlog, czyli mój vlog własny. Bo ostatnio nagrywałem, jak przetrwać upał i to był taki poradnik bardziej domowy, czyli jak tam ochłodzić mieszkanie tam. A teraz będzie z racji tego, że dzisiaj znowu jest gorąco. Mamy znowu upały, ponad 30 stopni niestety i mają się utrzymać, nawet we wrześniu słyszałem, mają być. A jedna ciekawostka, słuchajcie, najlepsze. Podobno w 2020 roku ma być dwa razy tyle niż teraz jest. Ja nie wiem, jak my będziemy żyli. Wszystko będzie, bo wypalało się, no ale tu mam swoje zapisane te notatki. I jeżeli chodzi o teraz sprawy takie właśnie, czyli my. Czyli chodzi o ogrzanie siebie, czyli na przykład jak mam przetrwać my upał, nie w domu. Wyciąg dalszy, tylko teraz będzie chodzi o ludzi, czyli będzie o co pić, co jeść, to zaraz wam powiem. Tu mam zapisane. Jeszcze wrócę do tego domu, wrócę. W domu tam mówiłem wam, żeby rozwieszać te prześcieradła mokre, że te. Jeszcze wam powiem jedną rzecz. Wyłączajcie urządzenia elektryczne w domu. Wszelkiego rodzaju gadżety właśnie. Komputery, telewizory, żarówki na przykład. Są wszystko zapisane, na tym czytam, bo przygotowałem się. Generują dużo ciepła żarówki, dlatego w miarę możliwości wyłączamy je, kiedy nie musimy ich używać. Nie dość, że oszczędzamy energię, to jeszcze skutecznie obniżamy temperaturę w mieszkaniu. Właśnie wyłączajmy te różne urządzenia, właśnie tak jak komputery, żeby nie chodziło, bo one strasznie grzeją. Zauważyłem, że mój komputer, jak ostatnio używałem go w domu, to strasznie się nagrzewał. Na co mocno chodzić, a gra w domu PlayStation 3 naprawdę. Teraz wam powiem sposób, jak najlepiej zasnąć, bo jest sposób taki egipski, który ja wyczytałem, że jest sposób egipski zasypiania, czyli tu mam wszystko zapisane, dlatego tak sobie przygotowałem notatki mam. Ja to przepraszam, że doczytał, no ale tak przygotowałem się, bo nie zapamiętałbym tego wszystkiego, nie zapamiętałbym. Egipcjanie mają wiele skutecznych metod radzenia sobie z gorącym. Jedno z najbardziej znanych to zwilżanie prześcieradła lub ręcznika chłodną wodą i użycie ich zamiast kołdry. Jeśli chcemy zapobiec zmoczeniu nataraca, należy pod wilgotnym prześcieradłem umieścić dodatkowo suchy ręcznik. Czyli wiecie, lekko zwilżony ten prześcieradło, pod spodem ręcznik suchy, a ja mam jeszcze lepszy pomysł. Może jak ktoś nie chce tak, też wpadł na to przed chwilą, że może lepiej koszulkę sobie lekko zwilżyć i spać takiej lekko chłodnej. Niektórzy bez koszulki śpią, ale jak ktoś chce. Następna, butelka niczym chłodny kompres zapisany mam. Aby wykonać letnią wersję termoforu, wystarczy zamrozić wodę w plastikowej butelce. Zamiast ogrzewać ciało, stopniowo rozmrażająca się woda będzie je skutecznie chłodzić. Zamrożoną butelkę wody możesz także nosić ze sobą w ciągu dnia. Przyda się do robienia chłodzących kompresów, a po rozmrożeniu ugasi pragnienie. Jeśli chcesz zapobiec skutecznym skutkom skraplenia i unikania zmoczenia rzeczy w torebce, owij butelkę w ręcznik. Następna rzecz to oswajanie się z upałem jest. Daj sobie czas na oswajanie się z upałem. Organizm ludzki nie lubi nagłych skoków temperatury. Proces przyzwyczajenia się może trwać nawet kilka dni. Najlepiej w tym okresie zminimalizować wysiłek fizyczny, który podnosi temperaturę naszego ciała. Do momentu, aż ciepło stanie się dla nas bardzo znośne. Gdy tylko czujesz, że upał cię zmęczył, nie odmawiaj sobie czasu na odpoczynek. Następne, co zapisane mam, to jeśli nie prysznic, to co? Częste chłodzenie, chłodne natryski to najlepszy, ale skuteczniejszy i najprostszy sposób na chłodzenie ciała. Możesz także nalać do miski zimnej wody i zanurzyć w niej stopy. Polewane przez kilka minut chłodną wodą w kranu nadgarstki jest również skutecznym sposobem na ochłodzenie organizmu. Warto także nalać czystej wody do butelki z dozownikiem i umieszczać ją na jakiś czas w lodówce. Kiedy ogarnie cię uczucie gorąca, wystarczy spryskać się na twarz i ciało. Podziała niczym chłodzący kompres. To wiadomo. Chłodząca butelka i te sprawy wiecie, o co chodzi. Następne, kosmetyki na upał. Zapisałem sobie tak. Należy unikać perfum, zwłaszcza słodkich i intensywnych. Nie dość, że podnoszą temperaturę ciała, to jeszcze mogą przyciągnąć insekty. Codzienny makijaż ograniczyć do minimum. Odrobina matującego produktu, podkładu,
redukującego nadmiar sebum w zupełności wystarczy. Może z kosmetyki do pielęgnacji trzymać w lodówce należy chłodnego balsamu, nałożenie chłodnego balsamu podziała niczym chłodny kompres. Jeśli masz długie włosy, tak jak ja na przykład, dłuższe, staraj się upinać je, aby znajdowały się najbardziej do twarzy i ramion. Następna ważna kwestia. To będą napoje. Tak, ale jakie? Właśnie, tu jest kwestia. Unikajcie oczywiście alkoholu, to wiadomo. Po drugie, kawy oraz napojów gazowanych, których ja niestety notorycznie piję, no ale lubię, niestety. Nie dość, że nie gaszą pragnienia, to mogą działać odwadniająco. Zamiast tego przygotuj rzeźwiającą lemoniadę lub bezalkoholowe drinki. Dobrym pomysłem są także mrożone smakołyki takie jak lody, sorbety czy mrożone owoce. Owoce. W upalne dni podstawą codziennej diety powinna być woda, której powinna utrzymać ciało w odpowiedniej kondycji i zapobiegać odwodnieniu. Co jakiś czas popijaj kilka łyków wody, nawet jeśli nie czujesz pragnienia, aby sprawdzić, czy nie grozi ci odwodnienie. Obserwuj częstotliwość odwadniania moczu oraz jego barwę. Ciemne zabarwienie świadczy o tym, że organizm potrzebuje więcej płynów. Co jeść w upalne dni? W upalne dni najlepiej spożywać sałatki, warzywa i owoce. Należy unikać smażonego mięsa i ciężkostrawnych, wysokobiałkowych potraw, które mogą zwiększać metaboliczną produkcję ciepła, a spowodować utratę wody. Warto jest zaplanować takie potrawy, które nie wymagają włączenia piekarnika ani długiego gotowania, ponieważ strasznie nagrzewa nam się ten. Od tego gazu nagrzewa nam się pomieszczenie jeszcze gorzej. Należy pamiętać, że urządzenia kuchenne wydzielają sporo ciepła, właśnie mówię. A unosząca się podczas gotowania para wody potęguje uczucie gorąca. Może upały to idealny moment, aby trochę poeksperymentować w kuchni, przygotować chłodnik i wyprodukować dania z surowych warzyw. No i ostatnia kwestia. Nie, dwie kwestie jeszcze. O ubiór teraz będzie. Odpowiednio dobrana garderoba pozwoli lepiej znieść wysokie temperatury. Zrezygnuj z obcisłości. Zamiast tego staraj się wybierać różne przewiewne tkaniny w jasnych kolorach, które odbijają promienie słoneczne. Najlepszym wyborem są koszulki z krótkim rękawem oraz shorty, ale jeśli zamierzasz wychodzić na zewnątrz, warto założyć przewiewną koszulę z długim rękawem oraz długie spodnie będą chroniły ciało przed szkodliwymi promieniami UV. Upalne dni najlepiej sprawdzają się tkaniny bawełniane i lniane. Używaj na tkaniny syntetyczne, które zwiększają temperaturę ciała, z wyjątkiem odzieży funkcyjnej, zaprojektowanej specjalnie na to, aby temperaturę obniżać. W gorące dni zrezygnuj także z noszenia metalowych akcesoriów oraz biżuterii, które pod wpływem temperatury mogą silnie nagrzewać się. Wybierając się na zewnątrz, nie zapomnij o nakryciu głowy. Słoneczny kapelusz w dużym rąbem skutecznie chroni przed słońcem i zapewni cię. W przypadku bardzo wysokich temperatur kapelusz może jednak niepotrzebnie zatrzymywać ciepło. Lepiej wówczas założyć bandanę, która nie dość, że chłodzi nadmiar potu z czoła, wchłonie to jeszcze umożliwiając jego odparowanie, chłodzi głowę. I ostatnia chyba kwestia, ale jeszcze nie, jeszcze dwie kwestie. Obuwie, ma oddychać. Wybieraj obuwie wykonane z odpowiednich oddychających materiałów, klapki, japonki. Ja wam mówię, poczekajcie. Klapki, japonki są idealne na plaży oraz niekoniecznie są idealne na plaży, ale niekoniecznie będą się w nich wygodnie podczas wykonywania codziennych czynności. Jeśli potrzebujesz bardziej stabilnego obuwia, wybierz sandały lub buty sportowe. Najlepiej sprawdzić się obuwie oddychające, które nie będzie ocierało ani postawania pęcherzy. Jeśli zdecyduje się na chodzenie boso, bądź ostrożny, które nawierzchnie szybko się nagrzewają podczas upałów i mogą spowodować poparzenia. W miejscach takich jak park czy plaża warto się chronić stopy przed ostrymi przedmiotami. Zaplanuj wyjścia z domu. W upalne dni wcale nie musisz siedzieć non-stop w domu. Przeciwnie. Kiedy słońce grzeje najmocniej od 11 do 15, staraj się jak najwięcej spędzać w pomieszczeniach klimatyzowanych. Na przykład nie musisz koniecznie odwiedzać galerii handlowych czy lodziarni. Kino oraz budynki użyteczne publiczne, takie jak biblioteka czy muzeum, to są w większości przypadków wyposażenia w klimatyzację. Warto zaplanować
fajny dzień, tak aby spędzić tam trochę czasu. Znaczy, byłem ostatnio w Carrefourze, w takim sklepie i strasznie chłodzi fajnie na tym Carrefourze. Byłem tam, jest bardzo dobre chłodzenie jest tam w Carrefourze, więc warto zawsze wybrać się do sklepu. I w ogóle. Więc ja się będę z wami żegnał, bo mi się kończy już miejsce w telefonie. I to był ciąg dalszy sposobów na jak chronić się przed upałem. Do zobaczenia, was pozdrawiam. Oczywiście subskrybujcie, bo ja potrzebuję, żeby ktoś mnie oglądał, bo to są, żeby do kogoś to dotarło. Komentujcie i lajkujcie ten film i wysyłajcie go dalej, żeby wszyscy wiedzieli, jak chronić się przed upałem. Ja was pozdrawiam, cześć, na razie, bye bye.